Siemanko moi drodzy, witam was na moim kanale. Po raz kolejny w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie czekoladową maskę do włosów z Rossmana. Ma ona, słuchajcie, aż 1000 ml i dostała wyróżnienie kosmetycznej marki roku. Mamy tutaj głównie emolienty, a moje włosy bardzo lubią emolienty, także świetnie się składa. Mam nadzieję, że równie świetnie zadziała. By the way, świecę się dzisiaj jak kula dyskotekowa, ale to dlatego, że słuchajcie, odkryłam nowy rozświetlacz brokat i zamówiłam go na AliExpress. Wygląda w pudełeczku, słuchajcie, tak. On się tak mieni na niebiesko. Kosztował, słuchajcie, 9 zł, więc żal było nie brać. No i na razie nie dostałam żadnego uczulenia. Przechodząc do testu maski, muszę sprawdzić, jak to się stosuje. Porcję maski nanieść na umyte włosy odciśnięte z nadmiaru wody. Do dokładnego rozprowadzenia produktu użyj grzebienia o szeroko rozstawionych zębach. Chyba takiego nie mam. Pozostaw na 5 do 15 minut, a następnie spłucz. Podoba mi się, że to jest taki szybki czas działania, wiecie, 5-15 minut, a w tych maskach z Only Bio jest to 40 minut. Ja ogólnie, jak widzicie, mam takie tłuste te włosy, ale to dlatego, że ja wczoraj wieczorem namaściłam je sobie. Położyłam na nie oliwę z oliwek. Słuchajcie, idziemy do mojej łazieneczki i testujemy sobie maskę. To znaczy, ja muszę najpierw umyć włosy. Wiecie co, jaki fail zaliczyłam przed chwilą? Ja tu gadam. To się nie nagrywa. No masakra. W każdym razie, słuchajcie, odcisnęłam włosy z nadmiaru wody i właśnie jestem w trakcie nakładania tej maski. Ona jest bardzo fajna, bo bardzo mało się jej w ogóle zużywa. Mam nadzieję, że równie fajnie zadziała i nie spuszy mi włosów. Przeczesuję, żeby ta maska weszła głębiej w moje włosy. Jesus Christ! O, niech to się trzyma. I czekam tak 15 minut. Jeszcze szybko wam powiem, bo oczywiście to się nie nagrało. Ta maska, słuchajcie, pachnie jak kalos z Hebe. Taką mieszanką czekolady z jakimś orzechem. Wydaje mi się, że starczy mi na rok, a może i dłużej. Aczkolwiek ja ją kupiłam za 20,99. A dzisiaj, słuchajcie, dowiedziałam się, że jest promocja w Rossmanie. Właśnie też na tą maskę. I teraz ta maska kosztuje 13,99. Także kto jest rekinem biznesu? Nie ja. Jak tutaj już tak czekam, aż ta maska się wchłonie, to wam powiem, że ostatnio byłam na wizycie u innej dentystki, w ogóle w innym gabinecie. No i pokazała mi zęby, jakie chcę, czyli takie, żeby zrobiła z moich zębów. No i słuchajcie, ona mi zaproponowała bonding. I ja nie wiem, chyba wolałabym wypełnienie, a tamta dentystka powiedziała, że wypełnienie mi się pokruszy. Umówiłam się chyba 5 czerwca na wizytę do niej, na ten bonding, ale jeszcze się zastanawiam, czy robić to wypełnieniem, czy po prostu bondingiem. Jak macie bonding albo poprawialiście zęby wypełnieniem, to proszę, proszę, dajcie mi znać, bo ja nie mam pojęcia, co robić. Idę to spłukiwać. Jeszcze moje włosy są dosyć mokre, ale słuchajcie, jak to pięknie pachnie. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze ich do końca nie wysuszyłam, ale jak na razie nie mam wielkiego puchu, jest całkiem nieźle, naprawdę. Wracam do suszenia. Wysuszyłam, lecimy do lepszego światła. Wysuszyłam włosy i one są suche tak w 99%. I jeszcze sobie na nie szybko nałożę olejek z Isany. Pachną moje włosy tym olejkiem, więc generalnie zapach się nie utrzymał. A szkoda, bo to naprawdę ładny zapach. Dzisiaj mamy taką pogodę, wiecie, deszczową dosyć, taką wilgotną. Właśnie kiedy jest taka pogoda, to moje włosy zamieniają się w pudla, także to też trzeba wziąć pod uwagę przy tym teście. Natomiast naprawdę jestem całkiem zadowolona. Nie są jakieś turbo gładkie, bo ja widzę tutaj ten taki puszek, taki pasek puszka, puszku, spuszony. Powiem wam, że jak na maskę za 21 zł, to jest naprawdę bardzo fajna. Szczególnie, że mamy tutaj cały litr tej maski. Taflę ładną mam. Jedyny minus tej maski, jaki znalazłam, to to, że te włosy już tak pięknie, no nie pachną niestety. Może ciut, ale to wydaje mi się, że bardziej to jest olejek niż ta maska.
mogę jej dać naprawdę ocenę 10 na 10. No moje włosy tutaj się z nią polubiły ewidentnie. Akurat słuchajcie, idealnie, bo teraz jest promocja, także jeżeli chcecie sobie kupić tą maskę, to możecie ją kupić, pozwalam wam. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Kula dyskotekowa żegna się z wami i do zobaczenia za tydzień. Cześć!